A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Regis! Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? Regis! Zrobiłem, co musiałem zrobić. Te Brooksy nazwały cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada. Niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Toussaint. Pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Niebywały bukiet. Łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie. Zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce, obok łóżka. Dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz je pielęgnacji winorośli? Sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora. A może, kto wie, będę wolał wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów? O, powiało poezją, co oczywiście przywodzi na myśl Jaskra. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tak, choć akurat epizodu z Wilgeforcem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgeforcem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard? A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania incognito. Ciekawy punkt widzenia. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać.
Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. Zaraz. To nie wy żeście miasto od... Do niedawna darli ze sobą koty, a dzisiaj co? Interesy razem prowadzą. Dzień dobry się... Jak idą prace renowacyjne? O, to jaśnie pan powinien ocenić. Moim skromnym zdaniem idzie nam świetnie. Robotnicy zakończyli już prace remontowe. Dostarczono też wyposażenie, które jaśnie pan polecił mi zamówić. Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyli? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? Te renowacje zaczęły mnie wciągać. Może byśmy coś jeszcze ulepszyli? Ależ oczywiście. Jaśnie pan ma coś konkretnego na myśli? Widziałeś Płotkę, mojego konia. Wiele razem przeszliśmy i skoro ja mam wreszcie porządny dom, to ona też powinna. O, porządna stajnia świadczy o właścicielu. Proszę tylko o sygnał, a od razu każę rozpocząć prace renowacyjne. Dla mojej Płotki wszystko. Każ wyremontować stajnię. Natychmiast biorę się do dzieła. Sprowadzenie robotników i cały remont zajmie pewnie ze dwa dni. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Wiesz, czasem zdarza się, że potrzebuję na eliksir ziół, które nie rosną nigdzie w okolicy. Och, no przecież stary ogród pani Niny, żony pana Boliusa, doskonale nadaje się, by hodować w nim zioła. Jest tam dość miejsca, nawet by zasadzić krzewy.
Dobry pomysł, Barnabo Bazyni. Hodowla rzadkich ziół oszczędzi mi całych godzin żmudnych poszukiwań. To koncepcja jaśnie pana. Ja jestem tylko skromnym wykonawcą woli. Myślę, że za 2 dni powinniśmy móc posiać pierwsze zioła. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? To na razie wszystko. Dziękuję. Jak idą prace renowacyjne? Z radością pragnę zawiadomić, że prace zostały ukończone. Teraz jaśnie pan może w pełni cieszyć się dobrodziejstwami winnicy. Jaśnie pan wybaczy śmiałość, ale pomyślałem, że skoro zakończyliśmy wszystkie prace w Corvo Bianco, a posiadłość wygląda piękniej niż kiedykolwiek, przyjemnie byłoby to uczcić. Pewnie. Czemu nie? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jakim cudem przetrwało, ale skoro już je mamy, dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina, ktoś zorientował się, że coś jest nie tak i zaczęto gasić. Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazyli, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować? W tej chwili jest to niestety niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydawać owoce. I mieć nadzieję, że nie dopadnie ich zaraza. Szkoda by było, naprawdę szkoda, bo doskonałe to Sepremento. Prawda? Pozwolę sobie uzupełnić jaśnie panu kielich. O. Dziękuję. Vermentino to coronata.
Vermentino to, koronata tamto. W końcu spokój.